Konferencja XCB Investing Masterclass Przemysław Tychmanowicz. Moim kolejnym gościem jest Bartek Szyma, inwestor, programista, działacz społeczny. Cześć Bartek. Cześć, witaj. Podczas swojego wykładu mówiłeś o wybieraniu spółek na lata. Pytanie właśnie, czy w obecnych warunkach jest to w ogóle możliwe, no bo jednak tych znaków zapytania, niepewności jest bardzo dużo i czy te warunki nie premiują jednak tych, którzy aktywnie handlują? Ja mam wrażenie, że ci, którzy aktywnie handlują, no to mają ten problem, że każde niespodziewane wydarzenie, wypowiedź jakiegoś polityka potrafi ich bardzo solidnie przejechać w tą czy w drugą stronę. Więc w tym wypadku po raz kolejny uważam, że taki dobry biznes, który jest zbudowany na lata, od początku do końca, dobrze ustawiony, z dobrymi rentownościami, dobrymi marżami, z dobrym produktem, jest w stanie się po prostu obronić. Więc jeżeli kupimy go dzisiaj po bardzo dobrej cenie, to za 10 lat jestem przekonany, że będziemy bardzo zadowoleni z naszej inwestycji. Także jak najbardziej w mojej ocenie takie, że śpię spokojnie, wybierając pozycję na kilka lat naprzód. Nie mam z tym żadnego problemu i przynosi to jak na razie dobre efekty. No właśnie, chciałbym, żebyś trochę odkrył tutaj tajemnicy, czy twój portfel w tych czasach Bessy obronił się, czy może ty ponosisz stratę i patrzysz na to z dużym spokojem? Czy w najgorszym momencie mój portfel spadł o około 10%, jeżeli dobrze pamiętam, 7-10, nie wiem dokładnie jaka to była wartość, bo też nie śledzę tak z dnia na dzień. Także jak najbardziej nie jest to dla mnie jakiś problematyczny aspekt inwestowania i tym bardziej tą Bessę, że za każdym razem jak widzę spadki na rynku, to ja je witam z bardzo dużą przyjemnością, bo to jest ten moment, w którym się można obkupić na lata, jak mówiąc takim językiem bardzo barwnym i obrazowym, no te moje dolarki, które inwestuję w danym momencie, pracują dużo, dużo ciężej niż jeszcze rok temu, więc jak najbardziej, ponieważ w tą emeryturę powiedzmy taką, no jestem jeszcze młodym człowiekiem, o tak, więc mam dużo czasu na inwestycje, więc zakładam, że im bardziej teraz, im więcej kupię po dobrej cenie, tym bardziej mi to w przyszłości się sprawdzi i przyniesie korzyści. No a czy już się obkupiłeś, czy może czekasz, że będzie jeszcze taniej? Ja jeszcze czekam, to znaczy jakby ja zaczynałem dopiero sprzedawać część rzeczy, które powiedzmy performowały bardzo dobrze, bo na początku tego roku planowałem zredukować swój portfel o spółki surowcowe. Natomiast w ogóle nie przewidziałem tej wojny, którą wywołał Putin na Ukrainie, co oczywiście wywindowało ceny surowców bardzo mocno. Więc na początku tego roku wchodziłem z bardzo dużym udziałem spółek energetycznych typu Exxon, typu... Nie Tauron chciałem powiedzieć, tylko Total Energy z francuski. Więc miałem tego bardzo dużo w portfelu i w okolicach sierpnia zacząłem redukować te pozycje, przechodząc na obligacje zgodnie z takim modelem prostego, z takim modelem cyklu rotacji aktywów. No i teraz w tym momencie zaczynam jakby znowu zmieniać nastawienie swoje giełdowe i zaczynam kupować coraz więcej. No i oczywiście pytanie jest takie, dlaczego, tak? Zapewne, dlaczego nie kupowałem wcześniej, jak widziałem te spadki? No i właśnie taki prosty cykl rotacji, który mówi nam, w którym miejscu powiedzmy jesteśmy, jeżeli chodzi o inflację i dynamikę PKB, pozwala nam w dużo łatwiejszy sposób, czy dużo może rozsądniejszy sposób zarządzać tymi środkami. Więc jeszcze powiedzmy na początku tego roku, kiedy nie byłem przekonany, czy rzeczywiście idziemy w kierunku tej recesji gospodarczej, kupowałem, natomiast później między majem a mniej więcej wrześniem robiłem sobie taką raczej przerwę z takimi bardzo delikatnymi zakupami i dopiero teraz wracam na rynek znowu kupując już większymi ilościami nowe spółki. Wymieniłeś dwie zagraniczne spółki, czy to znaczy, że właśnie na rynkach zagranicznych głównie się koncentrujesz, czy może widzisz też jakiś potencjał na polskim rynku? Na polskim rynku widzę duży potencjał, natomiast zawsze przerażają mnie takie pomysły jak niedawny podatek Sasina, który niestety bardzo mocno, czy plany podatku Sasina, bo w końcu nie wiem, czy będzie wprowadzony, czy nie, co chwilę jakby wersje, które do nas docierają, się zmieniają. Wydaje mi się, że polski rynek pod tym względem jest bardzo trudny dla inwestora, znaczy wystarczy, że jeden polityk wyjdzie, powie coś, czy tudzież wprowadzi rzeczywiście jakiś podatek, no i okazuje się, że bardzo dobry biznes zaczyna bardzo mocno cierpieć. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, które są takim rynkiem, na którym ja się głównie koncentruję, działa to w ten sposób, że no jak Trump chciał, żeby spółki produkowały maseczki czy jakieś przybory dotyczące COVID-a, no to te spółki powiedziały, no przykro nam bardzo, panie prezydencie, ale to po prostu nie jest dla nas korzystne biznesowo, no i nie będziemy tego robić. Więc to jest ta różnica. Ja nie mówię, że rynek amerykański jest idealny, bo nie jest, żaden rynek nie jest idealny. Natomiast ta odporność biznesu na naciski polityczne jest jednak dużo wyższa, to wręcz inaczej, to wręcz biznes naciska na polityków, żeby ci z kolei ułatwiali temu biznesowi prowadzenie działalności nie tylko w danym kraju, ale wręcz w krajach ościennych, czyli za każdym razem jak Niemcy czy Amerykanie gdzieś lecą w jakąś delegację, to nie biorą na ten swój samolot czy do tej delegacji, dokoptują masę ludzi z biznesu po to, żeby nowe kontakty wytworzyć, żeby tam się pojawiły jakieś potencjalne inwestycje w jedną bądź drugą stronę. Natomiast w Polsce nadal mam takie wrażenie, że jeżeli polski prezydent czy polski premier leciałby gdzieś za granicę i chciałby wziąć tych przedstawicieli prywatnego biznesu, nie mówię o państwowym, ale takiego prywatnego biznesu, to byłoby to jakoś tak odbierane
krzywo, ludzie by patrzyli tak w takim, z takim dowierzaniem, może jakieś korupcyjne zarzuty by się zaczynały pojawiać, więc tego mi brakuje w Polsce, tego nastawienia na to, że ten biznes powinno się hołbić, powinno się mu pomagać, powinno się go wspierać po to, żeby wszystkim nam tutaj żyło się lepiej. Bartek, chciałbym, żebyś trochę teraz odkrył swojego warsztatu, załóżmy, mamy dzisiaj sesję, siadasz, myślisz, tak, no to jest dobry dzień na zakupy, odpalasz komputer, laptopa. Od czego zaczynasz tę analizę? Patrzysz na początek sektorowo, wyszukujesz sektory, bo biorąc pod uwagę chociażby uwarunkowania makroekonomiczne, a później dopiero przechodzisz do analizy spółek? Znaczy, tak, patrzę rzeczywiście na takie szerokie spojrzenie rynkowe, staram się zrobić, czyli zastanowić się, czy przed nami jest właśnie ta recesja jeszcze jest przed nami, czy ona już jest za nami. I na podstawie tego podejmuję decyzję, czy jest sens kupować, czy nie jest, czy jeszcze się wstrzymać trochę z tymi zakupami, bo jeżeli jakby przewiduję, że rynek mimo wszystko ze względu na sytuację gospodarczą powinien jeszcze przez jakiś czas spadać, no to nie ma sensu kupować dzisiaj, skoro prawdopodobnie za 2 czy 3 miesiące będzie taniej. Natomiast jak już uważam, że to jest ten dobry moment, że powiedzmy rynek już jest w takim momencie, czy jakby gospodarka jest w takim momencie, że zbliżamy się do tego dna PKB, co powinno jakby przełożyć się na wzrosty za chwilę na rynkach, no to wtedy zaczynam kupować, no i analizuję z perspektywy tego, co już mam. Czyli patrzę na swój portfel, patrzę, czego mi w tym portfelu brakuje, czego mam za dużo i tego już na przykład nie będę kupował, ale czego mi brakuje. No i w tym momencie staram się spółki z tych sektorów, których mi jakby brakuje do takiej dobrej dywersyfikacji pouzupełniać, ewentualnie patrzę, co jest taniej na rynku, bo też jest tak, że każda BESSA jest BESSą poszczególnych sektorów. Tak mieliśmy ten rok 2007-2009, gdzie mieliśmy BESSę sektora finansowego, więc nagle spółki finansowe były super tanie wyceniane. Teraz właśnie po tym 2020 roku, po COVID-zie mamy de facto taką BESSę sektora REIT-ów, czyli podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, więc jest z czego wybierać. Każdy rynek niedźwiedzia daje nam inne możliwości, inne rzeczy, które możemy kupować, więc warto się na tym skoncentrować, popatrzeć, co jest tanie i uzupełnić to, czego nam brakuje po prostu w tym wypadku. No dobrze, a jeżeli chodzi o same spółki, patrz na takie klasyczne wskaźniki typu cena do zysk, cena do wartości, księgowej stopa dywidendy, czy może jednak coś innego? Zdecydowanie jestem miłośnikiem ceny do zysku. Ja wiem, że to jest bardzo prosty wskaźnik, natomiast ja uważam, że on jest z jednej strony bardzo prosty, ale z drugiej strony w takim, żeby go dobrze przeanalizować spółkę wykorzystując cenę do zysku, trzeba się trochę napracować, bo trzeba ten zysk jednak oczyścić, zobaczyć, który zysk jest powtarzalny, czyli wejść sobie w sprawozdania tych spółek, zobaczyć, co się wydarzyło, wyciągnąć wszystkie zdarzenia jednorazowe, które gdzieś tam się pojawiły w trakcie tego biznesu i następnie to, co otrzymamy, ten wynik taki powtarzalny, który mówimy, aha, dobra, to z tego wyniku ta spółka będzie rosnąć w przyszłości. Dopiero ten wynik bierzemy do wskaźnika price to earnings i w tym wypadku uważam, że to jest bardzo, bardzo fajny wskaźnik. Oczywiście jest jakby taka debata, czy lepszy byłby enterprise value na przykład tutaj do wykorzystania niż price to earnings i rzeczywiście jakby są lepsze rzeczy, czy lepsze wskaźniki, które można wykorzystywać. Natomiast price to earnings ma tą zaletę, że jest też bardzo szeroko wykorzystywany, czyli możemy sobie nawet porównać naszą spółkę do sektora, do samego S&P 500, więc bardzo dużo możliwości porównania dzięki wskaźnikowi price to earnings powoduje, że jesteśmy w stanie łatwiej uzmysłowić sobie, czy ta spółka jest tania sektorowo, czy w ogóle rynkowo, czy po prostu tania jako podmiot wyceniany jakimiś tam metodami. Mhm. Czy twoja strategia to kup i zapomnij, czy może masz jakąś taką granicę bólu, okej, warunki załóżmy się nie zmieniają, ale mimo wszystko akcje spadają i dochodzisz w pewnym momencie do takiego momentu, że mówisz, no nie, zostało to już tyle przecenione, że nie wytrzymam dłużej, a może to jest właśnie moment, żeby jeszcze dobierać? Znaczy, ogólnie inwestuję dywidendowo, to jest moje ulubione podejście, jakby też staram się to inwestowanie dywidendowe tak wpisać w całą swoją, we wszystkie aktywa, które posiadam, to też mi ułatwia życie, więc takim moim progiem bólu jest obniżenie dywidendy przez spółki. W Stanach Zjednoczonych jest taka tradycja, że spółki co roku zwiększają tą dywidendę, w Polsce i w Europie może mniej, bo to jest bardziej powiązane z wynikami spółek, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest zdecydowanie tak, że rok do roku spółka powinna podnosić dywidendę. No jeżeli mówimy o spółkach dywidendowych, to jak je kupuję, no to najczęściej je sprzedaję w tym momencie, kiedy one obcięły dywidendę. To się na szczęście zdarza rzadko. Natomiast oczywiście, tak jak wspominałem o tych spółkach surowcowych, są takie momenty, w których uważam, że ten podmiot, który kupowałem, na przykład w 2020 roku kupowałem Exxona, między ceną 30 parę, między 30 chyba 2,5 a 37,5 mniej więcej taką miałem cenę wejścia. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że to jest spółka, która ma duże wyzwania przed sobą, jakby ta transformacja zielona, które Stany Zjednoczone bardzo mocno też zaczynają pchać, szczególnie rękami demokratów, no nie będzie się przekładała jakoś super na biznes tej spółki, więc to nie jest dla mnie spółka na całe życie. Tak? Zdecydowanie mam wrażenie, że spółki naftowe, energetyczne mają ten problem, że
no niestety muszą się albo zmienić w kierunku zielonej energii, albo będą miały duże problemy, żeby istnieć na rynku. Natomiast Exxon jest takim podmiotem, który nie chce iść w kierunku tej zielonej energii. Oni bardzo mocno te tradycyjne, tą tradycyjną ropę naftową głównie u siebie widzą w miksie, więc to jest spółka, z której wyszedłem, z której wyskoczyłem, tak jak mówiłem, gdzieś w okolicach sierpnia tego roku. Zakończyłem tą inwestycję, uznawszy, że to już jest jakby maksimum tego, co się mogę po niej spodziewać w najbliższym czasie. Inwestujesz głównie zagranicznie. Czy dla ciebie kurs walutowy ma znaczenie, czy może jeżeli widzisz dobrą spółkę, to nie ma znaczenia to, co się dzieje na walutach? Kurs walutowy dla mnie ma olbrzymie znaczenie. Czyli biorąc pod uwagę, jak fantastycznie zarządzamy złotym naszym, no to ja jestem przeszczęśliwy. Jeszcze pamiętam te czasy, jak dolar był po 2,80, zdaje się, czy coś koło tego, więc dzisiaj po 5 niemalże, także to jest dla mnie to jest super i fantastyczne. Jestem uśmiechnięty i przeszczęśliwy. Ale tak naprawdę staram się budować źródło dochodu w danej walucie, czyli jakby inwestując dywidendowo, mam to ten komfort, że u mnie się ta waluta sama uzupełnia. Ja się nie muszę specjalnie przejmować tym, że teraz muszę wymienić złote, bo tak naprawdę moje główne przychody są w dolarze. Ten dolar sam zresztą się na tym moim rachunku pojawia przez te dywidendy, które mi spółki wypłacają, więc nie mam tego problemu, żeby teraz się zastanawiać, skąd tutaj wziąć dolary, żeby sobie zainwestować w swoje spółki. No dobrze, to na koniec pytanie. Masz jakiś taki top pick na najbliższe miesiące? Znaczy ostatnim, takim moim ostatnim zakupem był Google, wprawdzie nie jest to spółka dywidendowa, czyli Alphabet właściwie w tej chwili. No i wydaje mi się, że jest to bardzo interesujący podmiot, oczywiście to nie jest rekomendacja w żaden sposób. Tutaj stawiamy kropkę. Bartosz Szyma, inwestor, działacz społeczny, program i sobie moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dzięki.